Za nami druga kolejka drugiej polskiej ligi bilardowej. W sobotnim pojedynku zawodnicy jaworzyńskiego Fair Play okazali się lepsi od reprezentantów TCF HUB Kraków, wygrywając 4-2. Dzisiaj pierwszy mecz niestety przegrali, pierwszą partię przegraliśmy. Jeszcze toczą się dwa pojedynki, będzie jeszcze rewanż. Potrwa to jeszcze z 2-3 godziny, zobaczymy. Wynik na cały koniec teraz nie można określić, bo drużyna Krakowa jest bardzo dobra. Mecz bilardowy składa się z dwóch indywidualnych zawodników, czyli grają jeden w dziewiątkę, drugi w dziesiątkę, drugi w ósemkę i drużynówka jest dwóch zawodników, para grają w dziewiątkę. Czyli trzy mecze, para dziewiątkę, dziesiątkę indywidualnie i ósemkę indywidualnie. Wynik meczu jest mecz i rewanż w tym samym dniu, czyli takie dwie połowy. Wynik jest ostateczny na podsumowaniu wyników. Dzięki wygranej nasz zespół zajmuje pierwsze miejsce w tabeli grupy czwartej. Trener, a zarazem prezes Fair Play, Bogdan Wołkowski, nie krył zadowolenia z wyniku.